Pierwsza niedziela po Wielkanocy to jest święto Miłosierdzia Bożego, to jest święto, które poprosił sam Jezus. Na zakończenie oktawy świętowania Zmartwychwstania, piękne święto, które podkreśla, że wszystko, co się wydarzyło w tym paschalnym czasie, Jego męka, śmierć i zmartwychwstanie, że to wszystko jest Jego wielkie miłosierdzie dla nas. I to wielkie miłosierdzie w tym dniu się przelewa. To jest dzień wielu łask i o tych łaskach dokładnie Jezus opowiedział siostrze Faustynie, ona to zapisała w dzienniczku, a my umieszczamy informacje w opisie tego nagrania, czym dokładnie jest Święto Miłosierdzia, jak otrzymać wielkie łaski. Z Bogiem!